Siemanko, siemanko, Ozdóbka z tej strony. Słuchajcie, znalazłem właśnie pismo z 11 marca 2016 od firmy Wezyr. Z tą firmą właśnie byłem na wakacjach w Egipcie. No i napisałem do nich pismo, opisałem całą sytuację i poprosiłem o jakiekolwiek odszkodowanie, jakiekolwiek oficjalną odpowiedź z ich strony. No i otrzymałem taką odpowiedź. Przeczytam wam ją. Szanowny panie, Dawidzie Ozdoba oczywiście. Szanowny panie, w odpowiedzi na pana pismo dotyczące imprezy turystycznej w Egipcie zarezerwowanej pod numerem 552469 Biuro Wezyr Holiday Service Spółka z o.o. pragnie oznajmić, iż jest im niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Super, początek jest ok. Chyba zrozumieli. Ale czytamy dalej. Na wstępie pragniemy zauważyć, iż od 29.09.2014 roku MSZ ustawicznie informuje o niestabilnej sytuacji politycznej oraz potencjalnych zagrożeniach dotyczących również niebezpieczeństwa turystów. Gdzie to kurwa wcześniej mi powiedziane, jak kupowałem u was wycieczkę? Dobra, nieważne, jedziemy dalej, nie? No ale już pierwsze zdanie, jak widzicie, jest ok, a drugie zdanie już jadą, coś już w moją stronę, że to moja wina. Dobra, jedziemy dalej. Przypominamy, iż w punkcie 1.1 warunków imprezy turystycznych zapisano, że organizator informuje klientów podróżujących za granicę o obowiązku zapoznania się przed podpisaniem umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dziale informacje konsularne pod adresem, jest podany adres. Klient podpisując umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów. Brawo. Pewnie, bo jak podpisywałem umowę, to sprawdzałem wszędzie w MSZ-cie. Nie, dobra, nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Jedziemy dalej. Nie możemy jednak zgodzić się z pana stanowiskiem, że był pan świadkiem ataku terrorystycznego. Z informacji uzyskanej od hotelu, a także z naszych przedstawicieli na miejscu, jasno wynika, że przed terenem hotelu, gówno prawda, bo moje filmy pokazują, że to było na terenie hotelu, na placu, i poprosiłem też o kamery, bo są tam kamery, chciałem filmy z kamer, niestety kamery chyba nie działały. Już nie pamiętam, ale jakaś dziwna odpowiedź była, tak, że czy nie mogą dostać tych filmów, nie pamiętam. Dobrze, przed terenem hotelu doszło do napadu z użyciem broni, nie zaś ataku terrorystycznego na hotel i jego gości. No dobra, jedziemy dalej. W związku z tym sytuacja, którą pan wskazuje, wywołana została przez osoby trzecie, nie biorące udziału w imprezie turystycznej, których działań nie można było wcześniej przewidzieć. Tym samym organizator nie może uznać swojej odpowiedzialności za opisaną przez pana sytuację. Coś mi to przypomina, ale no dobrze, okej. Okay. Nie było osób trzecich, rozumiem. Nie, przepraszam, zostały przez osoby trzecie, które nie brały udziału w imprezie. Super. Dobra, jedziemy dalej. W związku z wydarzeniami z dnia 08.01.2016 roku pracownicy hotelu oraz rezydenci otrzymali wytyczne dotyczące zaistniałego wydarzenia od przedstawicieli policji. Policji, dodam. Ponadto przedstawiciele władz lokalnych dla dobra śledztwa zabronili publikować zdjęć oraz informacji do czasu zakończenia śledztwa. Gdzie zabronili? Komu zabronili? Jak zabronili? Nie wiem, nie rozumiem chyba tego, albo chyba jeszcze raz muszę to przeczytać. Dobrze, jedziemy dalej. W trakcie państwa pobytu prowadzono dochodzenie, które potwierdziło, że hotel był prawidłowo zabezpieczony. Prawidłowo. Więc to, że się strzeli w środku, to uważają za prawidłowe zabezpieczenie. Okej. Okay. Oraz
zakończyło się opublikowaniem przez egipskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stosownego oświadczenia w dniu 09.01.2016. Nie wiem, jakie tam mieli stanowisko. Może wymyślili, że to dwóch kelnerów się pobyło. Coś takiego chyba było, tak. Dobra, idziemy dalej. Biuro Wezyr Holidays Service spółka z o.o. pragnie oświadczyć, iż czyniło wszystko, aby wakacje naszych klientów przebiegały bezpiecznie oraz że bez zakłóceń. W związku z zaistniałym wydarzeniem zaproponowaliśmy Państwu zmianę obiektu zakwaterowania. Niemniej zdecydował się Pan na pozostanie w hotelu Bella Vista Resort do końca pobytu. No tak, bo poprosiłem, żeby przenieśli mnie z Egiptu w jakiś inny ciepły kraj, to powiedzieli, że mogą zmienić hotel. W nocy, nie do z centrum, tam gdzie byłem, tylko gdzieś na bok. I do takiej dziwnej dzielnicy, bo ktoś tam był i powiedział, że mu się tam nie podobało. Więc stwierdziłem, że jeżeli to jest policja, to wolę zostać w miejscu, gdzie jest pełno policji i raczej piorun nie uderzy drugi raz w to samo miejsce. Sorry, poniosło mnie, musiałem sobie trochę pogadać, bo kurwa, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, jak to czytam. W związku z łamaniem przez pana lokalnego prawa, tak jak wyżej, między innymi zamieszczaniem w mediach społecznych filmów i zdjęć zawierających dramatyczne sceny, w których przedstawiające martwego człowieka. Rezydent oraz przedstawiciel hotelu spotkali się z panem na prośbę policji. Na prośbę policji? A nie było tak, że powiedziano na tym filmiku, który było aresztowanie, że oni wzywają policję na mnie? No nie wiem, to już policja mnie szukała, czy oni wezwali policję. W związku z faktem kontynuowania pana działań został pan przez policję zatrzymany w celu przesłuchania. Jak? Co? Przecież mi raz powiedziano, od razu mnie zawinięto za bety. Nikt mi wcześniej nie mówił, że czegoś nie mogę publikować, bo jakieś jest dochodzenie. No ale dobra, no okej. Popatrzmy dalej. To było tu. Czekajcie, bo szukam dalej tego. Się trochę zakręciłem. Szukam dalej części tego listu, wiecie, bo dawno go nie czytałem. Wtedy go dostałem, powiem wam, tak mi kopara opadła, że nie wiedziałem, co mam powiedzieć i stwierdziłem, że dalej tej sprawy nie ruszam. Ale chcę wam pokazać, jak wszystko okręcają, żeby zrobić z ciebie idiotę i żebyś ty był winny, nie? To jest moja wina, że pokazałem martwego człowieka, który został zabity przez chyba tajną policję, zastrzelony w hotelu, gdzie wszyscy musieli go mijać, żeby podejść i sobie zjeść. To mają w dupie, kurwa, moje traumatyczne przeżycie, ale ważne, żeby tego nie było na Facebooku, tak? Nie, nawet nie wiem, co już mam powiedzieć, no, nie wiem, albo my jesteśmy debilami, albo ktoś nie jest debilem, już sam nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Rezydent udał się do aresztu, aby pośredniczyć jako tłumacz przy składaniu przez pana zeznań. To się zgodzę, tak, był przy mnie rezydent do momentu, kiedy oni powiedzieli, że mnie zostawiają i rezydent powiedział, że sobie idzie do domu. To fakt. Pomagał mi trochę i tłumaczył, nie? Dobra. W tym miejscu pragniemy zauważyć, iż nasz przedstawiciel postępował zgodnie z lokalnym prawem. No dobra, nie wiem, co to takiego. Organizator nie ma możliwości zapewnienia klientowi 24 godzin opieki, jeżeli został on zatrzymany przez organ ścigania. Zostałem zatrzymany? Przecież miałem być tego przesłuchany. Ale czego zostałem zatrzymany? A, faktycznie, bo wstawiałem zdjęcie na Facebooka, było to zakazane. Rozumiem, już wyjaśniliście. Rozumiem. Dobra, idziemy dalej. W związku z pana zatrzymaniem nasz przedstawiciel natychmiast poinformował polską ambasadę. Gówno prawda. Gówno kurwa prawda. W momencie, kiedy go prosiłem, żeby zadzwonił, usłyszałem, że nie ma numeru do naszej ambasady w Kairze. I szybko na Facebooku informowałem Ania znajdowała numer. Ja chyba szybko prosiłem, żeby mi dali telefon, żeby zadzwonić. Wiem, że była jakaś chora sytuacja, że ja musiałem rzeźbić. Dlaczego? Wytłumaczcie mi. Dlaczego na świecie nie ma jednego numeru,
który w momencie, kiedy dzieje się źle Polakowi, że po prostu czujesz, że jesteś w totalnej dupie, nie wybierasz na przykład jedynki i nie dzwonisz pod jakiś numer, gdzie siedzi ktoś, kurwa, odbiera 24 na dobę informacje o tym, że Polakom coś się dzieje. Dlaczego? Ja musiałem rzeźbić w gównie, żeby znaleźć, kurwa, numer do naszej ambasady, a przedstawiciel wezyra powiedział, że nie ma. A teraz mi mówią, że on od razu poinformował, okej, okay. Kurwa, no ja się wkurzam o całą sytuację. Nasz przedstawiciel nie ma możliwości inicjowania zwolnienia klientów z aresztu. Aha, rozumiem, bo tutaj mam niewyraźnie pognicione. Uprawnienia tego typu posiada konsul. Tadam! A co usłyszałem od ambasady? Proszę pana, samolot mamy za 3 dni, a nikt do pana nie będzie jechał samochodem. Chyba pan żartuje, 500 kilometrów, niech pan na nas poczeka. Tak, kurwa, majówkę sobie zrobię w areszcie z 30, kurwa, niebiałymi, którzy nie są miło do mnie nastawieni. Pewnie, kurwa, majóweczka. A konsul gdzie? Dobra, jedziemy dalej. Pragniemy zauważyć, iż zarówno wydarzenia z dnia 08.01.2016 roku, jak i pana późniejsze zatrzymanie były w świetle przepisów artykułu 11a ustawy o usługach turystycznych z dnia 20 sierpnia 1997 roku. Muszę was przeprosić, ale jest po prostu tak rozmazany tekst, że muszę rzeźbić, żeby go przeczytać, nie? Pragniemy porozmawiać i zarówno wydarzenia... Aha. Czyli to moja wina. Nie wiem. Nie wiem, wstawię wam ten link na dół, poczytacie, bo... Nie, chyba, kurwa, jestem... Albo ja jestem tępy, albo ktoś mi, kurwa, próbuje wmówić, że to była moja wina. Dobra, jedziemy dalej. Ponadto podkreślić należy, iż z informacji uzyskanych... O, poczekajcie. Zapomniałem, że to jeszcze było. Ponadto podkreślić należy, iż z informacji uzyskanych od zarządu hotelu Bella Vista Resort wynika, że po opuszczeniu aresztu został pan poproszony o wykwaterowanie się z hotelu z powodu obraźliwych i nieprawdziwych komentarzy oraz opinii, jakie wydał pan na temat hotelu w mediach społecznościowych. Chwilę. To znaczy, że ja jestem przestępcą, że napisałem o tym na Facebooku, a to, że się wpierdolili tam goście i dźgali turystów i zostali zabici, to znaczy co? No. W ocenie hotelu prezentowane przez pana wpisy, materiały i opinie naruszyły dobre imię obiektu, a także całego kraju. Kurwa, całego kraju. Tak, bo to była moja jebana wina, że naruszyłem... Nie, no słuchajcie, ten tekst w ocenie hotelu, prezentowane przez pana wpisy, materiały i opinie naruszyły dobre imię obiektu, a także całego kraju. Kurwa, całego globu jeszcze wymyślił. Jezus, nie wierzę, nie? W związku z zaistniałym wydarzeniem organizator wywiązał się z obowiązku o zmianę zakwaterowania na hotel do końca panu pobytu. Super. Znaczy nic, ani... Dobra, okej, jedziemy dalej. Wcale mnie w tym hotelu nie chcieli odjebać. Ja wiem, że jak powiedziałem, to oczywiście zostałem wariatem i zostałem zapytany, dlaczego tego też nie nagrywałem. Tak, bo kurwa, jak mnie chcieli odjebać, to na pewno to nagrywałem. Dobra, jedziemy dalej. Z kwestii... O, i teraz się najlepsze zaczyna. Słuchajcie, mi jak byłem w areszcie, zajebali pieniądze, zostawili mi 2 dolary. Tak jakby, kurwa, drwili jeszcze ze mnie, że zostawili mi 2 dolary, żebym sobie coś kupił, nie? Kurwa, jakąś kolę. I teraz słuchajcie. Odpowiedź wezyra. W kwestii rzekomej kradzieży pragniemy zauważyć, iż rezydent nie potwierdził, aby zgłaszał mu pan brak pieniędzy. Dobra, robią to mnie totalnie idiotę, bo powiedziałem to na recepcji oraz rezydentowi zostałem wyśmiany. Jedziemy dalej. Ponadto z otrzymanej informacji wynika, iż nie sporządzono raportu policyjnego stwierdzających włamanie i kradzież. Pewnie, bo słuchajcie, coś wam wytłumaczę. 36 godzin nie pijesz, nie jesz, to marzysz o tym, żeby się pierdolnąć do łóżka, zjeść, napić, wykąpać i leżeć do góry jajami. Autentycznie miałem tylko na to ochotę, bo się cieszyłem, że wychodzę z jebanego aresztu. A oni mi każą wtedy jechać na policję znów, gdzie mnie trzymają i zgłosić kradzież. Dobra, jedziemy dalej. Dyrekcja hotelu Sundays
Palacio, chyba tak to się teraz ładnie czyta, poinformowała nas, że nie zgłaszał pan żadnych zastrzeżeń co do zakwaterowania oraz pana bezpieczeństwa. I wiecie, co jest najlepsze? Że ja poszedłem na recepcję i zgłaszałem to. I mam na to dowód, bo mam na to film. Tylko nie wrzuciłem tego filmu dlatego, bo z rezydentem rozmawiam w języku rosyjskim, a mój rosyjski jest kurwa strasznie łamany. Oni mnie rozumieją, ja ich rozumiem, ale przy Polakach nawet nie rozmawiam, bo słyszę, że czasami ktoś tam drwi, kto zna rosyjski, ale dogaduje się. Tak jak po angielsku też się ze mnie śmiali, że nie umiem. No kurwa, no na studiach się uczyłem niemieckiego języka i po innych językach też rozmawiam tylko łamanym. I mam ten filmik i się zastanawiam, czy nie wrzucić go do neta, żeby pokazać im kolejną akcję, że wszystko, co oni tutaj mi próbują wmówić, to jest kłamstwem, no ale... Ale no dobra, mam ten filmik. Jak coś, to mogę nawet pokazać w sądzie. I jedziemy dalej. Wobec powyższych faktów biuro nie może uznać przedstawionej przez pana reklamacji i roszczeń za zasadne. Z poważaniem, pan jakiś Marcin, bla bla bla, coś tam, zastępca dyrektora generalnego do spraw wezyra. No, jeszcze na koniec powinni napisać: wal się, frajerze, nie? No bo co, jak to mogę powiedzieć? No i słuchajcie, po tej akcji stwierdziłem, że jeszcze była taka sprawa, że Mariusz Pudzianowski wrzucił mój wpis i całą opis sytuacji, co mi się tam stało. I jak zobaczyłem falę hejtu na mnie, to stwierdziłem, dobra, nie będę się kurwa wychylał, nie? Bo po co? Żyję, cieszę się, wróciłem do Polski. W tej chwili zrezygnowałem z wywiadów wszystkich, nigdzie nie chcę iść, gdzie oni wszyscy byli, jak półtora roku temu chcieli mnie odwalić. Wrzucam wam tylko tą odpowiedź wezyra, bo sobie ją przypomniałem i trzeba ją zobaczyć. Trzeba po prostu, po to ją pokazuję, żebyście zobaczyli, że tam im pokazuję, że coś jest białe, a oni mówią, nie, nie, ziom, nie, to nie jest białe, to jest kurwa czarne, czarne. I no kurwa, robią z ciebie debila, patrzą z ciebie w oczy i robią z ciebie debila, nie? Ty mówisz 2 plus 2 jest 4, a oni ci kurwa wymyślą 16 i chuj, no i koniec, no. Dobra. Sorry, trochę mnie kurwa poniosło, muszę się trochę odciąć od tej sprawy, ale filmik wam wrzucę, żebyście zobaczyli, jak nas kurwa traktują, nie? Nieważne, co tam było i tak, i to jest nasza wina, nie? Dlatego wcześniej nagrałem filmik i powiedziałem, że odwrócą sprawę, że wszystko zgoną, że to wina jest dziewczyny. Tak samo jak to jest moja wina, nie? Bo to ja jestem winny, że ujawniłem prawdę o hotelu, a nie ludzie, którzy tam wpadli, którzy zrobili to w hotelu. Jest na filmie, nawet widać, że to jest w hotelu, nie przed hotelem. Dlaczego kurwa wciskacie mi bzdury? A, pierdziele. Dobra, pozdrowionka od do zdupki i sorry, że nie udzielam wywiadów, ale no kurwa, no nie jestem też z kamienia. Nie jestem też z kamienia i też się obawiam o swoją rodzinkę. No, trzymajcie się, hej.